Witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Diablo 3. To już nie jest Procyon, tutaj nie jest Procyon, to jest Antares, czyli ta postać, którą będziemy przechodzić infernalny poziom trudności. Rozebrałem ją, zresetowałem jej umiejętności, tutaj jakiś jest teleport ustawiony, ale to nic, zaraz to wszystko sobie tutaj przestawimy. I omówię właśnie, w jaki sposób będziemy grać, co tutaj sobie weźmiemy, dlaczego to weźmiemy, jak ta postać ewoluowała. Jaką umiejętność warto zmienić na inną, jeśli macie powiedzmy mniejsze odporności albo mniejszą szansę na obrażenia krytyczne, coś takiego właśnie postaram się tutaj omówić. To będzie ogólnie postać defensywna. Defensywna, mająca bardzo dużą przeżywalność, trochę mniejsze obrażenia, ale to nic. To też idzie sobie załatwić tam za pomocą jakiejś lepszej broni. Też można sobie odpowiednią zdolność zmienić, jeśli macie powiedzmy dużą defensywę ze sprzętu, to można też to nasze zaklęcie wzorcowe zmienić na troszeczkę potężniejsze, wtedy te obrażenia wzrosną, ale spokojnie to wszystko powiem. W każdym razie postać przede wszystkim defensywna, no fajnie się sprawdza w trybie multiplayer również jako właśnie taki element defensywny, wspomaga nawet nieźle postacie, które gdzieś tam sobie walczą w zwarciu jakichś barbarzyńców, mnichów, coś takiego. I ogólnie ta postać bazuje na... Przede wszystkim ta postać bazuje na, co mam ustawione, zawsze już się tak przyzwyczaiłem, pod dwójką. Ta postać bazuje przede wszystkim na lustrzanym odbiciu. Zobaczcie, lustrzane odbicie, przywołujesz iluzoryczne kopie twojej postaci, dwie, które będą istnieć przez 7 sekund. Każda z nich posiada 25% twoich punktów życia. No mało, czyli praktycznie na gdzieś tam na jakichś późniejszych etapach gry to taki klon jest na hita, ale to nic. Fantomy mogą rzucać takie same zaklęcia jak ty, ale nie zadają one żadnych obrażeń. Czyli taki typowy element defensywny mający na celu odwrócić uwagę. Dwie iluzje, trochę mało dlatego... Uwaga, tu jest taka runa, duplikaty. Duplikaty, czyli zamiast dwóch lustrzanych odbić, tworzymy pięć. No pięć lustrzanych odbić to już jest stanowczo super sprawa. Nadal dysponują 25% naszych punktów życia, mało. Też są często na hita, ale to nic. To nic, bierzemy duplikaty. Jak to właściwie działa? Ale nie, tutaj. Duplikaty, tutaj specjalnie nie wszedłem jeszcze na Inferno, z tego względu, że gra na Inferno nie jest zaczynana z miasta, no nie? Tam pamiętajcie, musimy dojść do tego nowego Tristram, a skoro nie jestem w bezpiecznej osadzie, to te wszystkie umiejętności, które wybieram, one by musiały się długo tutaj załączać, zwłaszcza na Inferno już. Zwłaszcza na Inferno to trwa bardzo, bardzo długo. Na Inferno nie możecie sobie pozwolić już na szybką zmianę umiejętności właśnie z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że trwa to bardzo długo, a drugi powód jest taki, że przy zmianie umiejętności resetuje się męstwo Nefalemów. No ale jeśli ktoś nie wie, co to jest męstwo Nefalemów, to powiem o tym później. Na razie zajmujemy się tymi naszymi umiejętnościami, czyli duplikaty, które sobie będziemy mogli tworzyć. Tak to praktycznie wygląda. Pięć klonów. O, one sobie tutaj za nami chodzą. Trwają tylko 7 sekund, czyli nie chodzimy z nimi przez cały czas. Duplikatów się używa w sytuacji zagrożenia, jako właśnie taki element defensywny. Problem polega na tym, że te duplikaty nie tworzą się zawsze w taki sam sposób. Powiedzmy, że tam jest jakaś grupka wrogów, ja tworzę te duplikaty, no akurat w tym momencie pojawiłem się jakoś, jak stworzył się ten krąg tych duplikatów, to ja byłem w tym miejscu, prawda? No nie zawsze tak jest. Mogę gdzieś być z tyłu, z boku, z przodu. Zależnie od tego, gdzie będziemy, no to należy się różnie zachować. Jeśli jesteśmy z tyłu, no to jest wszystko w porządku. Ostrzeliwujemy powiedzmy tych wrogów dalej, a duplikaty stoją sobie pomiędzy nami a wrogami. Często jeszcze pójdą tam ich zaatakować, zająć tych wrogów czymś, nie ma problemu. Ale jeśli w krytycznym przypadku jesteśmy z przodu, a duplikaty są za nami, no teraz akurat wylosowało, że byłem z prawej strony. A nawet jak byłem z prawej strony, to te klony wylosowały coś takiego, że poszły wszystkie do tyłu. Czyli tak czy siak, jeśli wrogie istoty byłyby z przodu, to ja byłem od razu na pierwszy ogień, no nie? W takim przypadku wiele osób automatycznie jakoś robi coś takiego, że cofa się, coś w tym stylu. No i dobrze.
jeśli się cofa, a potwory są w miarę blisko, to te duplikaty od razu do tych istot podejdą, albo same zostaną zaatakowane przez te istoty. Ale jeśli wrogie istoty są stosunkowo daleko, to lepiej pozostać w miejscu. Lepiej pozostać w miejscu, bo jak się cofniemy, to te duplikaty od razu pójdą za nami i wyprzedzą nas. No i znowu będzie sytuacja, że będą wrogowie, my i dopiero potem duplikaty, no nie? Coś takiego, czyli nie cofać się, jeśli mamy średnią odległość od wroga lub dużą odległość od wroga. Lepiej stać i sobie ich atakować z daleka, no zależnie od tej głównej umiejętności, którą mamy, ale ogólnie nie uciekać. A jeżeli wrogowie są blisko, możemy śmiało uciec, klony zaatakują tych wrogów, ale na pewno nie należy też uciekać, gdy wrogowie są blisko, jeśli po wykonaniu klonów pojawilibyśmy się z tyłu. Jeśli pojawilibyśmy się z tyłu, to też jest często tak, że pomimo tego, że wrogowie są blisko, a my uciekamy, to te klony wyprzedzają nas od razu i po prostu to my dostajemy od razu hita w plecy. Czyli po prostu trzeba nabrać wprawy, jeśli chodzi o umiejętne wykorzystywanie tych klonów właśnie od razu po stworzeniu ich. Taka właśnie sprawa jest z klonami. Poza tym, druga umiejętność, która będzie wspomagała klony. Bardzo ważna umiejętność wspomagająca klony to jest iluzjonista. Iluzjonista, no właśnie. Te klony mają stosunkowo długi czas odnowienia. Nie możemy ich tworzyć jedna grupka klonów za drugą grupką klonów. Trzeba jednak sporo odczekać. Iluzjonista to jest taki myk, zobaczcie. Za każdym razem, kiedy stracisz w jednym ataku więcej niż 15% punktów życia, lustrzane odbicie zostaje automatycznie odnowione. 15% punktów życia to jest mały procent tej kulki. Po prostu, jeśli macie małą obronę, a raczej się czarownikiem ma małą obronę, to praktycznie każdy hit gdzieś tam na Inferno, pierwszy, drugi, akt, trzeci, czwarty, no to już spokojnie, to wam zabierze te 15% punktów życia. Czyli jeśli oberwiecie, automatycznie możecie ponownie wykonać iluzję, no nie? Czyli wprowadzić ten swój element defensywny, główny element defensywny. To jest właśnie moc tego iluzjonisty. No właśnie często zauważyłem, że niedoceniany ten iluzjonista jest. No chyba, że ktoś gra z teleportacją, no to nawet zauważyłem, że to biorą. No ja stanowczo jednak wolę te iluzje. Dalej. Ponieważ to jest postać przede wszystkim defensywna, jeszcze jeden element defensywny trzeba wprowadzić. W sytuacji już takich naprawdę sporych zagrożeń używamy diamentowej skóry, która absorbuje obrażenia. Z runą kryształowa skorupa, dzięki czemu będziemy absorbować jeszcze większe obrażenia. Prawie 22 tysiące obrażeń możemy zaabsorbować. I teraz zobaczcie, co się dzieje. W sytuacji zagrożenia duplikaty, prawda? Walczymy. One się tam odnawiają pomalutku, prawda? W pewnym momencie znikną. W razie zagrożenia, jeśli istnieje taka potrzeba, możemy użyć tej skorupy. Duplikatów jeszcze nie możemy. Skorupa przemija, ale zobaczcie, przeminęła, możemy znowu automatycznie stworzyć duplikaty. Na zmianę tego tak dokładnie nie możemy robić, chociaż, no zobaczcie, akurat w tym momencie się udało. Znowu kryształowa skorupa. Tam różnica jest może jednej sekundy, może dwóch, ale chyba nie. O, i teraz znowu duplikaty można stworzyć. Na zmianę. To są dwie umiejętności defensywne, które możemy stosować praktycznie na zmianę. Jeśli nie ma wielkiego zagrożenia naszego życia, to nawet tej diamentowej skóry nie używamy. W praktyce będzie tak, jeśli pojawi się już wielkie zagrożenie, a co oznacza wielkie zagrożenie? To, że nas zaczynają prać. No jeśli nas zaczną prać, no to te duplikaty nam się od razu odnowią. Będziemy mogli stworzyć nowe. Dzięki iluzjoniście, prawda? No ale nie zawsze tak będzie. Różne rzeczy się dzieją. Nie zawsze te duplikaty wystarczają. Co jakiś czas trzeba jednak tę diamentową skórę sobie załączyć, żeby sobie jakoś poradzić, przetrwać. W każdym razie to są dwie główne umiejętności, zdolności obronne. Trzecia sprawa, bardzo ważna, chyba każdy czarownik tego używa na Inferno, mianowicie pancerz energii z runą pancerz pryzmatyczny. Zobaczcie, co to robi. Zwiększa pancerz o 65%, bardzo dużo, to jest kolosalny kop do pancerza. Założenie jest chyba takie, że czarownik no, ma mały pancerz, więc to 65% no, jakoś mu tam go podniesie. Ale jeśli jednak skupimy się
na pancerzu u tej naszej postaci, czy jednak nie olejemy tego, nie będziemy na maksa inwestować w obrażenia, coś takiego, tylko jednak skupimy się trochę bardziej na tym pancerzu, to wtedy to 65% jeszcze potrafi zrobić naprawdę sporą rzeźnię. Naprawdę mało tych obrażeń będziemy otrzymywać, zwłaszcza że ta runa, pancerz pryzmatyczny, dodatkowo 40% zwiększa nam odporność. No to jest po prostu masakra. No ten pancerz pryzmatyczny jest u czarownika praktycznie obowiązkowy. Niby mamy do wyboru 6 slotów, no nie, no ale praktycznie jeden musi być poświęcony u czarownika na ten pancerz. No i chyba pancerz pryzmatyczny akurat wybiera większość osób, jeśli chodzi o runę. Czyli już, zobaczcie, już mamy 3 zdolności obronne. Co dalej? Co dalej? Teleportu tutaj nie będzie, ale może na razie olejmy sobie 4. slocik. Nasz główny atak, no... Główny atak, czyli pod lewym przyciskiem myszy. Zakładamy, cały czas zakładam, że macie jakiś słabszy sprzęt. Cały czas zakładam, że macie słabszy sprzęt, dlatego wziąłem tutaj sobie na razie iluzjonistę, czyli tak jak kiedyś grałem, jak miałem jeszcze słabszy sprzęt. Jak miałem jeszcze słabszy sprzęt, starałem się trzymać na odległość. Skoro starałem się trzymać z daleka, to warto wziąć porażenie. To było chyba uderzenie błyskawicy, tak, które przebija cele i razi wszystkich wrogów, zadając obrażenia od błyskawic równe 86% obrażeń od broni. 86% to się nie wydaje się dużo, ale jednak to przebijanie na wylot w przypadku grupek wrogów, no a zazwyczaj mamy do czynienia z grupkami wrogów, no to jednak zada obrażenia kilku przeciwnikom, prawda, na drodze tego pocisku. Trzymamy się z daleka, możemy ostrzeliwać, jesteśmy w miarę bezpieczni. Jeśli do nas podejdą, przyciągną nas, teleportują nas, stworzą jakiś mur, jest ogólnie sytuacja zagrożenia, możemy zawsze używać diamentowej skóry lub lustrzanego odbicia. W sumie tego lustrzanego odbicia to ja używałem, nawet jeśli jakiegoś wielkiego zagrożenia nie było, a te klony się zawsze gdzieś kręciły. Zwłaszcza jeśli grałem na multiplayer, no to te klony naprawdę drużynę bardzo wspomagają, jeśli chodzi o defensywę, zwłaszcza łowcy demonów będą was błogosławić za to, że jakieś te wasze klony gdzieś w ich pobliżu się cały czas kręcą. No bo praktycznie łowca demonów, no to bardzo często na hita, na dwa hity jest gdzieś tam od trzeciego aktu, czasem od drugiego aktu na Inferno. Takie klony naprawdę często ratują im tyłek. Te wrogie istoty są zajęte tymi klonami. Więc nawet jeśli nie ma wielkiego zagrożenia, to ja tam, nie było wielkiego zagrożenia, to ja tam te klony sobie dosyć często odpalałem, żeby ci łowcy demonów sobie mogli stać, ostrzeliwać i wtedy szybko to wszystko szło. Także jeśli słabsza defensywa, na pewno porażenie trzeba wziąć. Na pewno porażenie i iluzjonistę. Wtedy ta przeżywalność wzrasta dzięki właśnie możliwości częstszego odpalania klonów oraz tego, że trzymamy się z dala jednak. Porażenie, główne zaklęcie nasze wzorcowe. Teraz tak. Pod prawym przyciskiem myszy. Pod prawym przyciskiem myszy miałem hydrę i nadal mam hydrę. No, jeszcze wracając do tego porażenia, to też było bardzo ważne, zanim usunęli taki bonus z istot elitarnych jak nietykalny sługa. Jak był nietykalny sługa, wówczas trzeba było najpierw pokonać sługusów, potem bossa, czyli trzeba mieć było jakąś zdolność przebijającą cel na wylot, żeby przebić się przez tych sługusów, atakować głównego bossa. Także to porażenie też się bardzo świetnie sprawdzało wtedy. Dobra, taka ciekawostka. Natomiast hydra. Hydrę ulepszyli. Kiedyś praktycznie opłacało się używać tylko jadowitej hydry. Tylko jadowitej hydry się opłacało używać ze względu na te jej plamy, które ona tworzy. Plamy trucizny, ona strzela we wrogów i te pociski jakby opadają, tworzą plamy. Jeśli istoty w tych plamach stoją, to schodzi im pomalutku zdrowie. Te plamy się kumulują jeszcze, stakują się. Im więcej plam jest, tym większe obrażenia otrzymują istoty, które na tych plamach stoją. Nadal ta hydra jest świetna, ona jest super. Pomimo tego, że ulepszyli inne hydry, to ta jadowita nadal robi niezłą rzeźnię, pod warunkiem, że umiecie utrzymać wrogów w jednym miejscu, prawda? Jeśli macie słabszego tego czarownika, ze słabszą obroną, czyli jeśli używacie porażenia, musicie się ogólnie trzymać z dala, gdzieś od nich odchodzić, coś takiego, oni idą za wami, to oni jednak będą wychodzić z tych plam. Wtedy ta jadowita hydra już się tak fajnie nie będzie sprawować. Ale są dwie alternatywy.
dwie alternatywy pod ten template, mianowicie super się teraz sprawują po tym ostatnim patchu dwie hydry, mianowicie elektryczna i tajemna. Elektryczna jest bardzo dobra na pojedynczych wrogów, jeśli walczymy z jakimś bossem, coś takiego. To jest hydra, zobaczcie, która posiada największe obrażenia. 64% obrażeń od broni, 3 głowy są w sumie, każda głowa nawala tymi 64%, prawda? Nieźle to wychodzi. Tu jest jeszcze ta tajemna, ona ma 60%, to niby odrobinkę mniej, ale tajemna hydra strzela tymi tajemnymi kulkami, które się rozpryskują, innymi słowy atakują obszarowo. Nie jest to jakiś wielki obszar, no ale jednak potrafią porazić kilku wrogów naraz tymi rozpryskami. I ja osobiście korzystam z tej tajemnej hydry. Brałbym sobie elektryczną hydrę na bossów głównych, na jakieś takie pojedyncze wrogie istoty, typu jakiś tam Asmodan, Belial, coś takiego. Ale problem jest taki, że jeśli się chodzi z tajemną hydrą i przed bossem chciałoby się zmienić na hydrę elektryczną, no to wtedy by nam się zresetowało męstwo Nefalemów, o którym powiem później. Tak jak mówiłem już wcześniej, nie opłaca się podczas rozgrywki zmieniać umiejętności, jeśli mamy 60. poziom już. Także trzeba sobie jedną hydrę wybrać. No ja jednak jestem skłonny używać tej tajemnej. Robiłem testy z elektryczną, z tajemną, z jadowitą. Po tym patchu jednak ta tajemna jak dla mnie jest najlepsza. Jadowita, jeśli właśnie potraficie tych wrogów utrzymać w kupce, no ale różne sytuacje się dzieją w grze. Jednak ta tajemna mi się bardziej podoba. Zwłaszcza w drugim akcie, jak tam latają te osy, trzeba je zestrzelić, no nie? To ta tajemna hydra fajnie pluje tymi kulkami, te osy tam padają sobie. Także tajemna hydra pod prawym przyciskiem myszy. Został jeden slot pod czwórką. Jeden slocik pod czwórką. Tutaj, ponieważ mamy problemy z obrażeniami, no zobaczcie, co się tutaj właściwie stało. No, zaklęcie wzorcowe, które ma niewielkie obrażenia. Hydra, która gdzieś tam sobie w tle atakuje, no ale nie ma tutaj żadnej takiej potężnej umiejętności typu promień mrozu, jakaś tajemna kula, dezintegracja, z której korzysta masa osób, jakaś nawałnica mocy. To są umiejętności, które zadają sporo obrażenia i zżerają sporo mocy tajemnej. My mocy tajemnej nie będziemy dużo mieli. Będziemy odpalać pancerz energii, jeszcze ta moc tajemna, zobaczcie, wtedy spada do 80. Nie mam zamiaru brać tutaj bytu astralnego, aby przyspieszyć tę regenerację i zwiększyć maksimum tej mocy. Ogólnie z mocą tajemną będzie wielki problem i ten template nie potrzebuje tej mocy tajemnej wcale dużo. My z mocy tajemnej będziemy tylko wtedy korzystać, jak będziemy używać klonów, tej diamentowej skóry. To po prostu jest niezauważalna praktycznie zmiana. Czasem postawimy hydrę i ona tam sobie stoi, strzela i używamy porażenia lub, zaraz o tym powiem, innego zaklęcia wzorcowego, zależnie od tego, jaką macie defensywę. Zaklęcie wzorcowe nie kosztuje mocy tajemnej. No, hydrę się postawi, zobaczcie, momentalnie się to odnowiło, no nie? Używamy diamentowej skóry, praktycznie nie widać, że coś zeszło. Klony, no też tam praktycznie nie widać, to w ogóle kosztuje mocy tajemnej. Nie, no to te zdolności defensywne w ogóle nie kosztują mocy tajemnej. Ten pancerz energii kosztuje nas moc tajemną, no ale co, od razu się odnowi, pancerz będzie trwał bardzo, bardzo długo. Za chwilę jeszcze dłużej będzie trwał, jak sobie weźmiemy pewną zdolność bierną, o której zaraz powiem. Praktycznie ten template nie wymaga mocy tajemnej. To jest jego wielka zaleta. A ponieważ właśnie mamy nie za duże obrażenia, dlatego ten czwarty slocik warto sobie poświęcić na chowańca. Jest jeszcze zaklęta broń, ale dzięki chowańcowi możemy wyciągnąć większe obrażenia. Sam chowaniec sobie tam strzela takim pociskiem, zadaje obrażenia, 20% obrażeń od broni i dodatkowo możemy jeszcze sobie wziąć ognik. Nasze obrażenia będą jeszcze dodatkowo zwiększone o 12%. O! I to będzie całkiem dobre. I teraz tak, mamy jeszcze dwa sloty zdolności biernych. Pierwsza sprawa, jaką musimy mieć, ponieważ to jest postać bazująca przede wszystkim na przeżywalności, na defensywie, bardzo, ale to bardzo przydaje się rozmycie. Zwłaszcza w pewnym przypadku, o którym zaraz powiem, jak zmienimy tutaj to zaklęcie wzorcowe na inne. Rozmycie ogólnie zmniejsza obrażenia otrzymywane od ataku wręcz o 20%. Rzeźnia.
No bo właśnie ataki takie na bliską odległość są dla nas najgroźniejsze. Te ataki dystansowe zawsze możemy ich w jakiś sposób uniknąć, przynajmniej starać się uniknąć, odsunąć, coś takiego, trzymać z daleka czasami, jeśli jest zagrożenie. Natomiast te ataki z bliska no, potrafią robić niezłą rzeźnię. Barbarzyńcy i mnisi mają jakoś taką wrodzoną umiejętność, że mają te obrażenia zmniejszone o 30%. Czarownik czegoś takiego nie ma. Dlatego właśnie warto te 20% jeszcze absorpcji tutaj mieć, poświęcić sobie ten slocik. I to bierzemy. I trzeci slot jest coś takiego jak wzmocnienie pancerza. Zobaczcie. Wydłuża czas działania twoich zaklęć pancerza od 120 sekund, czyli ten pancerz energii będzie trwał długo. No to akurat nie chodzi o to, bo zawsze moglibyśmy go sobie klikać trochę częściej. Ale jest coś takiego. Tak długo jak aktywne jest jakiekolwiek zaklęcie pancerza, zyskujemy 310 punktów życia co sekundę. 310 punktów życia co sekundę. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Znaczy ja to na pewno wezmę. Czy to jest dużo, czy to jest mało? To jest dużo, jeśli mamy mało życia. Jeśli mamy dużo życia, to wtedy 310 punktów życia co sekundę to praktycznie pikselik po pikselku sobie wzrasta, praktycznie to do znaczenia by nie miało. Ale wyobraźcie sobie, że mamy krytycznie mało życia w całej kuli. No, nie wiem, coś, czego nigdy byśmy nie osiągnęli. Powiedzmy, mielibyśmy tutaj 2000 życia, no nie? 2000 życia w kulce, to co sekundę otrzymujemy 310 punktów życia, no to by nam skakało tutaj błyskawicznie w górę, prawda? Chodzi o to, że im mniej życia mamy maksymalnego, tym szybciej nam się to życie odnawia. A my tutaj wcale tak dużo życia właśnie nie będziemy mieli. Będziemy bazować przede wszystkim na pancerzu i na odpornościach, żeby istoty wrogie zadawały nam tych obrażeń mało. Nie będziemy inwestować na maksa za wszelką cenę w życie, tylko właśnie w odporności i w pancerz, żeby dużo absorbować, a nie żeby dużo pochłaniać za pomocą jakiejś tam sporej liczby tych punktów życia tutaj, no nie? I to jest właśnie kolejną zaletą tego, jeśli mamy tutaj mało punktów życia w kulce, jest to, że mikstury też nam odmawiają spory procent. Jeżeli na przykład byśmy mieli tutaj 20 tysięcy tylko punktów życia w kulce, to zauważcie, że jedna miksturka odnawi nam ponad połowę, no nie? Odnowi nam ponad połowę, a jakbyśmy mieli, no nie wiem, tutaj 60 tysięcy punktów życia, to byśmy musieli takich miksturek się troszeczkę naklikać, a klikać pod rząd ich nie możemy, prawda? Czyli stawiamy przede wszystkim na absorpcję, czyli pancerz oraz odporności. Dzięki temu, pomimo tego, że tego życia będzie mniej, to ono będzie tam sobie schodzić w miarę wolno. Tak samo wolno, jakbyśmy mieli dużo życia, ale mniejsze odporności, no nie? A jednak dodatkowo miksturki będą nam zapełniały większy procent oraz wzmocnienie pancerza będzie nam szybciej tę kulkę tutaj regenerowało. To jest właśnie fajna sprawa. Podobnie jak mamy wykradanie życia w broni, coś takiego. Jeśli mamy mało życia w kulce, to się będzie szybciej zapełniało wtedy. Także bazujemy na odpornościach i na pancerzu. Życia może być mniej wtedy. Okej. I teraz tak. Zobaczmy właściwie ten sprzęt, który mi się udało zebrać przez ten cały czas gry. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, stawiamy na pancerz i na odporności. Skoro pancerz i odporności, nie bierzemy źródła, bierzemy tarczę. Bierzemy tarczę, jest potężny kop do pancerza i dodatkowy slot, w którym możemy mieć odporności. 77% odporności na wszystkie żywioły. Pancerz 1441, jest fajnie. Inteligencja wszystkim postaciom zwiększa odporności. 154, czyli 15 do wszystkich odporności dochodzi. 1/10 z inteligencji. Dodatkowo mamy to jakieś procentowe zwiększenie życia, szansa na trafienie krytyczne jeszcze zwiększona i jakiś tam bonus dla łowcy demonów, to nie dla nas, to nas nie interesuje. Budki. No budki, fajnie, żeby miały szybkość poruszania się 12%, żeby ta postać była mobilna, no nie, lepiej kontrolowała sytuację, umiała, czego mogła uciec, podejść gdzieś szybciej, coś tam zadziałać. To będzie postać taka przede wszystkim taktyczna, strategiczna, nie no, w sumie to taktyczna. Dlatego ta szybkość poruszania jest bardzo wskazana. Jeśli sobie tam chcecie szybciej farmić, przechodzić i tak dalej, no też to 12% do szybkości sporo zmienia. No i co? Obowiązkowo odporności na wszystkie żywioły. 78. Maksymalnie w przedmiotach rzadkich może być 80%. Im więcej tych odporności, tym lepiej.
Dodatkowo jakaś odporność na ogień, inteligencja, wiadomo, też zwiększa odporności, jeszcze obrażenia u czarownika i jakaś tam zręczność. O zręczności i o sile zaraz powiem jeszcze. Znaczy głównie o zręczności zaraz powiem, ale to za chwilkę. Spodenki jakieś. Tutaj mamy też odporności na wszystkie żywioły, też przyzwoity w miarę pancerz, jakaś witalność się tutaj trafiła, fajna sprawa, no i oczywiście inteligencja. Dwa sloty zapełnione witalnością. No akurat sobie wybrałem tutaj witalność, żeby zwiększyć tę przeżywalność jeszcze bardziej. Jeśli się gra lightowo, można zamiast tej witalności włożyć oczywiście obrażenia. Obrażenia, czyli topazy, tak, które zwiększają inteligencję. Pasek, no oczywiście odporności, 79, wiadomo. Pancerz przyzwoity, stawiamy na defensywę, cały czas przypominam. Jest tu też jakaś malutka witalność. I ogólnie atakujący wręcz przyjmują obrażenia, to tam mniejsza z tym. Co tu jeszcze jest? Pierścionek. Oczywiście odporności na wszystkie żywioły, no tutaj jakieś kolosalne nie są. W pierścionkach, pierścionki są ogólnie bardzo drogie, no w pierścionkach się przede wszystkim patrzy na to, żeby miały jakieś bonusy do obrażeń krytycznych, albo do szansy na obrażenia krytyczne. No ja też tutaj tak szukałem. Ale mimo wszystko, zgodnie z założeniami tego template'u, no starałem się patrzeć na defensywę, czyli stąd tutaj jest ten bonus do pancerza, są te odporności, no wiadomo, inteligencja, no i zręczność. No też starałem się, jeśli powiedzmy były dwa porównywalne przedmioty, jeśli chodzi o atak i obronę, to zawsze starałem się, żeby ta zręczność gdzieś tam jeszcze była. Zaraz wam powiem dlaczego. Drugi pierścionek, wiadomo. Wiadomo, odporności są, są. Pancerz jakiś jest, jest. Inteligencja jest, obrażenia od trafień krytycznych. Jakoś te obrażenia od trafień krytycznych w pierścionkach wychodzą taniej niż szansa na obrażenia krytyczne. No, co jest bardziej opłacalne, no to zależy. To jest tak sprytnie zrobione z matematycznego punktu widzenia, że im macie mniejszą szansę na obrażenia krytyczne, tym ta szansa na obrażenia krytyczne lepiej procentuje się. Znaczy, warto wtedy jednak szansę brać. A jeśli macie sporą szansę na obrażenia krytyczne, tak powiedzmy z 25-30, więcej niż 30%, wtedy ta szansa na obrażenia krytyczne już tak bardzo wam tych DPS-ów nie zwiększy. Wtedy warto bardziej inwestować w te obrażenia od trafień krytycznych, no nie? Zamiast zwiększyć szansę na obrażenia krytyczne o 1%, to jednak te obrażenia od trafień krytycznych zwiększyć lepiej o 10%, no nie? Jakoś się to tak mniej więcej przelicza. Dobra, i tutaj też regeneracja punktów życia na sekundę, fajna sprawa. Amulet jakiś, no tutaj już nie ma odporności. Rozglądałem się za amuletem z odpornościami. Było wiele fajnych takich amuletów, ale jednak, kurczę, ciągle szkoda mi było tego amuletu zmienić. Ciągle mi było zmienić, no jednak jest tutaj spory kop do wszystkich atrybutów. Witalność, inteligencja sporo daje, zręczność 79, zaraz o tej zręczności powiem. No i sporo siły, 162 siły, każdy punkt siły u wszystkich postaci chyba zwiększa pancerz o 1, czyli tutaj mamy 162 do pancerza, też fajna sprawa, element defensywny. Dalej zbroja z miejscem na klejnot, co prawda tylko jednym, ale to nic. Spory pancerz, 523. Odporność na wszystko, wiadomo, z założenia, jakaś witalność się trafiła. Bonus do inteligencji jest, okej, okay, taki sobie pancerz. Karwasze. Karwasze, oczywiście odporność na wszystkie żywioły, przyzwoita obrona, inteligencja, siła. Siła, która sprawia, że ten pancerz jest jeszcze większy. Tutaj szansa na trafienie krytyczne. I znowu, regeneracja punktów życia na sekundę. Później sobie zobaczymy to podsumowanie, jaką mamy regenerację. Zobaczcie, już nam coraz tutaj więcej tych punkcików wylatuje. Z nas, no nie? Dalej, mamy jakiś hełm, kolosalny pancerz 664, bardzo duży pancerz jak na hełm. Plus jeszcze 89 do siły, czyli grubo ponad 700 pancerza mamy, bardzo fajnie. Inteligencja kolosalna 220, no ale zobaczcie, tutaj nie ma odporności na wszystko. Są jakby zrekompensowane one tym dużym pancerzem, który zostanie jeszcze mocno zwiększony o 65% przez ten pancerz energii. Ładny kop będzie. No i szanse na trafienie krytyczne, wiadomo. Miejsce na klejnot, no normalnie jeśli są wielkie problemy, można sobie włożyć tutaj ten ametyst, żeby sobie zwiększyć życie. Ametyst w hełmie zwiększa życie procentowo. Ładny kop do życia jest. No ale co, wprowadzili te poziomy mistrzowskie. Więc fajnie sobie jednak włożyć rubin, jeśli nie ma jakichś wielkich problemów, włożyć sobie rubin, żeby to doświadczenie przybywało szybciej.
No, zwłaszcza, że każdy poziom mistrzowski zwiększa też statystyki. Tam nam inteligencja wskoczy o 3 punkty, witalność o 2, siła i zręczność o 1, więc to będzie się w jakimś tam wolnym stopniu zwracać. No, ten rubin się na pewno będzie zwracał. Zwłaszcza, że poziomy mistrzowskie jeszcze zwiększają szanse na pozyskanie magicznych przedmiotów, złota, przyspieszają też, znaczy nie, doświadczenia nie przyspieszają. No i jeszcze właśnie złoto, przedmioty, więc no, ten rubin w hełmie się na pewno pomalutku będzie zwracał, warto go sobie włożyć. Im lepszy rubin, tym lepiej w hełmie. Dalej, na ramienniki, no wiadomo, odporność na wszystkie żywioły, prawie max, kolosalna obrona, inteligencja nie taka duża, ale to nic. Jest zręczność, okej. No i siła, która sprawia, że ten pancerz będzie jeszcze większy. Rękawiczki. Super, super ważna sprawa. Rękawiczki mogą mieć obrażenia od trafień krytycznych oraz szanse na obrażenia od trafień krytycznych. Warto z czegoś takiego w rękawicach szukać kosztem innych rzeczy. Ja tutaj nie mam, zauważcie, odporności na wszystko. W miarę wysoki pancerz mi wyszedł, no i udało mi się znaleźć zręczność. No jeszcze jest siła, która zwiększa ten pancerz jeszcze bardziej, prawda? Powyżej 500 tutaj będzie. No i ładna inteligencja nawet się trafiła. No i główny element, czyli broń, wiadomo, im większe obrażenia, tym lepiej. Bardzo wskazane obrażenia od trafień krytycznych lub miejsce na klejnot. Jeżeli miejsce na klejnot, obowiązkowo wkładamy... O, właśnie, szmaragd, który nam te obrażenia krytyczne zwiększa, no nie? A najlepiej, jakby ta broń miała i obrażenia krytyczne, i miejsce na klejnot, dzięki czemu byśmy te obrażenia krytyczne wzmocnili jeszcze bardziej, czy zwiększyli jeszcze bardziej. Jakaś szybkość ataku, która nam się bardzo przyda, ale opowiem o tym za chwilkę. Jeszcze jakaś inteligencja się trafiła, zręczność musi być. Teraz może powiem coś o tej zręczności, no. Zręczność ogólnie zwiększa szanse na unik. Mamy 22% ponad, no to jest sporo jak na czarownika, zauważcie. No to jest co piąty cios ponad będziemy unikać dzięki zręczności. Jakiś jeszcze cios będziemy unikać co jakiś czas dzięki blokowi. Tu jest 15% szansy na blok dzięki tej tarczy. Im większy blok w tarczy, tym lepiej. No właśnie, z tym parametrem zręczność jest tak, że jeśli jest go mało, to wtedy ta szansa na unik przyrasta stosunkowo szybko. Im więcej tej zręczności mamy, tym ta szansa na unik przyrasta wolniej. Na przykład tam łowcy demonów albo mnisi mają tej zręczności kolosalnie dużo i u nich na przykład zdobycie 100 zręczności to zwiększa szansę na unik o jakiś tam malutki procent. Jest to no, już coraz mniej opłacalne w sumie. Bardziej dla nich jest ta zręczność opłacalna ze względu na obrażenia, a nie na to, że będą tam mieli troszeczkę większą szansę na unik. Ale u innych postaci, typu na przykład czarownik, który ma problemy z defensywą, u niego, jeśli on ma tej zręczności bardzo malutko, to warto jednak trochę tych miejsc w przedmiotach na tę zręczność poświęcić, żeby ona tam sobie o te 200, 300 wzrosła. To na początku ten kop do uników jest naprawdę spory. Na pewno warto w tę zręczność u tego czarownika sobie troszeczkę zainwestować. Na pewno się to opłaci, ta przeżywalność mocno wzrośnie. No dobrze, właściwie co się udało osiągnąć? Jeśli odpalimy pancerz pryzmatyczny, zobaczcie co się dzieje. Mamy wszystkie odporności na poziomie powyżej 1000, praktycznie 1100, 1099. Najwięcej na ogień, zobaczcie jaka tu jest absorpcja, 80% absorpcji, to jest bardzo, bardzo dużo. Najmniej mamy błyskawice, trucizny, moc tajemna, zimno. 78,5%, też w sumie blisko 80%. Pancerz, no prawie 10 tysięcy, absorpcja 77% prawie. Tu 77%, tutaj prawie 80% wychodzi, jakaś taka średnia. Czyli ogólnie absorbujemy naprawdę, naprawdę dużo. Jeszcze jeśli uwzględnimy redukcję obrażeń w walce wręcz 20%, tu jakaś szansa na blok 15%, tu jakaś szansa na unik ze zręczności 22%, to ta obrona jest naprawdę spora. Dodatkowo możemy używać tych klonów, możemy używać diamentowej skóry. No właśnie, defensywa jest kolosalna. Przy takiej defensywie okazuje się,
że potwory jednym ciosem, no, będą wam stosunkowo często zabierać mniej niż 15% punktów życia. Czyli można tutaj zamiast tego iluzjonisty wziąć sobie coś innego. Wziąć sobie coś innego, też defensywnego. Coś, co na przykład sprawi, że będziecie jeszcze szybciej mogli korzystać z lustrzanych odbić, pomimo tego, że iluzjonisty nie będzie. I dodatkowo będziecie częściej mogli korzystać z diamentowej skóry. Jest coś takiego jak masa krytyczna. Zobaczcie. Masa krytyczna. Za każdym razem, jak zadajemy obrażenie krytyczne, to mamy szansę na to, że odnowienie zostanie skrócone o 1 sekundę. Tutaj jest troszeczkę błąd, znaczy jest ogólnie błąd w tłumaczeniu. Oni piszą, że ogólnie zadawane obrażenia krytyczne skracają czas odnowienia o 1 sekundę. To jest tylko szansa. Jeśli zadajemy obrażenia krytyczne, jest jakaś tam szansa, że czas odnowienia spadnie. Ale mimo wszystko, to jest super sprawa. Masa krytyczna właśnie. Masa krytyczna. Nawet jeśli podczas trwania tych wszystkich klonów trafimy krytycznie tam kilka razy i wylosujemy, że spadnie o 1 sekundę, to zobaczcie, czas odnowienia tutaj jest tylko 15 sekund. Także nawet jeśli spadnie o 1 sekundę, no to nam znacznie to przyspieszy. Podobnie diamentowa skóra, ona też trwa, znaczy odnawia się tylko 15 sekund. To jest mało. Jeśli na przykład jakimś cudem by nam się udało, no nie wiem, trafić krytycznie na tyle dużo razy, albo mieć na tyle spore szczęście, że zmniejszymy ten czas odnowienia o 3 sekundy, to już jest 1/5 całego czasu odnowienia, zarówno diamentowej skóry, jak i lustrzanych odbić. W praktyce, w ogniu walki, jeśli generujemy te obrażenia krytyczne, no ja tutaj mam akurat ile? 30%, no nie? To na tyle często mi losuje to zmniejszenie czasu regeneracji, że ja mogę praktycznie używać diamentowej skóry jednej za drugą, no nie? Znaczy, no może to zbyt wielkie słowa, że jedną za drugą, no ale te czasy odnowienia naprawdę się ładnie skracają. Zarówno właśnie lustrzanych odbić, jak i diamentowej skóry. Praktycznie postać, no może nie powiem, że jest nieśmiertelna dzięki temu, że ta diamentowa skóra jest często aktywna, no ale ma dzięki temu naprawdę jeszcze większą przeżywalność. Tylko warunkiem wzięcia tej masy krytycznej są albo przyzwoita szansa na te trafienia krytyczne, albo bardzo duża szybkość ataku, żeby te ciosy wchodziły szybciej w jednostce czasu. Wtedy też w jednostce czasu te obrażenia krytyczne są generowane częściej, no nie? Czyli albo wysoka szansa na trafienie krytyczne, albo wielka szybkość ataku, albo jedno i drugie, no nie? Dlatego ja też się w broni rozglądałem za szybkością ataku. Tutaj mam zwiększoną szybkość ataku o 9%. Potrafię stosunkowo szybko sobie, zobaczcie, te ataki generować. Te obrażenia krytyczne tam jakoś sobie wchodzą. Jest losowana ta masa krytyczna i wtedy te czasy odnowienia się w jakiś sposób tam skracają. Możemy częściej tej diamentowej skóry i lustrzanych odbić używać. No nie? Ta defensywa też wzrasta. No i kolejna sprawa. Skoro już ta defensywa jest na takim wysokim poziomie, na takim bardzo wysokim poziomie, dzięki właśnie pancerzowi, dzięki odpornościom, dzięki tym lustrzanym odbiciom, tutaj diamentowej skórze, szybkości regeneracji życia, punkty życia na sekundę 158, to jest przyzwoicie, znaczy przyzwoicie, no będzie więcej, jeszcze zaraz, jak to było, 158, tutaj mieliśmy ile? Aha, i tutaj jeszcze 310, tak? Tylko czemu to mi teraz nie wlicza? Aha, bo musi być pancerz aktywny. No właśnie, pancerz aktywny musi być i teraz już będzie lepiej. Punkty życia na sekundę, zobaczcie. 468, to już jest całkiem przyzwoicie. No dobra. I teraz tak, no właśnie, jeśli mamy taką kolosalną obronę, więc można się zastanowić nad zwiększeniem obrażeń, nad poprawieniem ofensywy jednak. Nad poprawieniem ofensywy i ja tak teraz gram. Gram sobie z widmowymi ostrzami, z długimi ostrzami, aby jednak no, tych wrogów w miarę tam na dystans trzymać w razie czego. Poza tym te długie ostrze mają większy obszar rażenia, są lepsze na takie większe grupki wrogów. Te ostrza się wydają wolniejsze od tego wcześniejszego porażenia, ale te ostrza z każdym ciosem takim pojedynczym zadają... To są jakby dwie serie obrażeń.
To są jakby podwójne obrażenia. To bardzo dobrze widać, jak macie właśnie załączone te wskaźniki liczbowe, te obrażenia, które się ulatniają z wrogów. Ja sobie właśnie włączyłem taki podgląd, jak sobie testowałem różne zdolności. Jak mamy to załączone, to perfidnie widać w przypadku widmowych ostrzy, że jest jeden strzał w pojedynczego wroga i z niego uchodzą dwie wartości liczbowe, czyli zadajemy jakby dwie serie takie, właściwie jedną serię podwójnych obrażeń, no nie? Coś takiego jest generowane. Czyli speed jest de facto taki sam, jak w przypadku porażenia, można by rzec. Kubutek, osiągnięcie, samowystarczalność, tak? Gratulujemy. No dobrze, czyli widmowe ostrza, są klony, diamentowa skóra, jest ognik, sobie tutaj fruwa dookoła mnie. I taka właśnie postać będzie sobie szła. Obrażenia mamy w tej chwili 37,5 tysiąca. No czy to jest dużo? No to nie jest jakoś bardzo dużo. W przypadku, znaczy w porównaniu na przykład do jakiegoś tam łowcy demonów albo czarownika, który jednak inwestował dużo w obrażenia, ale stara się trzymać gdzieś tam z dala, ma mniejszą defensywę, tam sobie czasem zginie, znaczy no, na pewno często zginie na wyższych poziomach trudności, znaczy nie na wyższych poziomach trudności, tylko tam na kolejnych aktach. No ale jeśli się gra na softkorze, nie na hardkorze, no to sobie można na spokojnie tak chodzić, czasem zginąć, czasem, znaczy i ogólnie zadawać większe obrażenia. Czas, nawet jeśli każdą elitę zabija się powiedzmy na dwa podejścia, coś takiego, wyłączyli już ten bonus dla istot elitarnych na Inferno, typu czas upłynął, że trzeba było istoty elitarne zabić w jakimś tam czasie, bo inaczej one się wzmacniały i było już totalnie ciężko. Teraz czegoś takiego nie ma, można sobie czasem zginąć, wrócić, te istoty dobić. No ale ja mimo wszystko ginąć nie lubię, sporo kasy się traci, dlatego postawiłem na tę przeżywalność. Obrażenia no, są średnie, no są średnie, nie ma problemów jakoś specjalnie z tymi obrażeniami. Te istoty tam giną, zwłaszcza, że to nie są tak naprawdę obrażenia na sekundę, które ten czarownik generuje. No, generuje dużo większe obrażenia, ze względu na to, że jeszcze gdzieś tam sobie hydra strzela, że jeszcze ten ognik sobie tutaj wypuści ten pocisk, no nie? Także w rzeczywistości to wychodzi więcej, no dużo więcej, to są trzy głowy strzelające, a nie jedna, no nie? Także fajnie to działa. A jak to działa, to już sobie zobaczymy w następnym odcinku. Ja już sobie wejdę na Inferno wtedy i będziemy robić akt pierwszy. A tymczasem żegnam Was. Na razie.